czy seks za hajs jest w porządku? Tak. Dlaczego? No jest w porządku w momencie, kiedy odbywa się obopólna zgoda na to. No tutaj zakończmy, nie trzeba to bardziej rozwijać. Obopólna zgoda jest najistotniejsza w seksie, a to, czy ktoś nam z tego pobiera jakieś profity w formie pieniędzy, czy jakichkolwiek innych, no to no kwestia formy relacji. Pijasz słodkie wina? Tak. Lewy jest najlepszą dziewiątką na świecie w chwili obecnej? Nie wiem, bo tak, może być. Ronaldo powinien zostać w Realu? Nie. Ulubiony z Beatlesów? Nie mam. Które znane nazwisko chciałbyś w łóżku? Brandy Love. Jest coś takiego jak białe kłamstwo? Chyba tak, choć nie do końca znam definicję, ale widocznie istnieje, skoro mnie pytasz. Seks analny. Spoko czy nie? Dla kogo spoko, dla tego spoko. Jedna gra, którą chciałbyś przejść jeszcze raz przed śmiercią. Dizzy. Jak ktoś gada w kinie, to zwracasz uwagę czy nie? Jeśli przeszkadzałby, to bym zwracał, ale w mojej historii takich przeszkadzań nie było. Z czym kojarzy ci się nazwisko Hamalainen? Chciałem powiedzieć skoczek narciarski, a teraz to jest zawodnik. Tak, grał w Lechu, Kutas i poszedł do Legii. Satyrycznie ten Kutas. Wszystkiego dobrego mu życzę w każdym klubie. Kto bardziej przekonał cię w bifie TDP-a? TD. Czy chłopaki nie płaczą? Nie. Kim poza wielorybem mógłbyś być w następnym życiu? Ptakiem. Do czego będzie pierwszy taniec na twoim weselu? To... nie będę miał wesela. Szanuję. Co napisałbyś w liście do prezydenta Poznania? Tak, właśnie. W życiu bym się nie zastanowił nad listem do prezydenta Poznania. Ale żeby zalegalizował marihuanę w Poznaniu. Którego fryzjera wspominasz najgorzej na świecie? Zohana. Najciekawsza rzecz, którą można zobaczyć na ratajach? Ja. Mógłbyś dla ukochanej poczekać z seksem do ślubu? Nie. Film, który w jakiś sposób cię ukształtował? To jest w polskim tłumaczeniu Siła Spokoju. Peaceful Warrior chyba, tak? Książka, którą planujesz przeczytać? Terapia seksem grupowym. Najgłupszy prezent, jaki zrobiłeś komuś pod choinkę? Dildos, ale to... Tak, w klasyfikacji byłby to dildos, ale nie jest to znowu takie głupie. Zależy jak patrzeć. I najdziwniejsze słowo, jakiego użyłeś w tekstach? Wyćwierkolić. Dziękuję. Dziękuję pięknie.